za obydwu, byli tak odważni, że wzięli udział w bitwie, mimo oczywiście wstydu, który się z tym zwiąże i potem długoletnich docinek ze strony kolegów. Trafię jak nożyce, kamień, od tego zaczynamy, 3-4. No 13, niestety twoje nożyce się nadziały na kamień. Trzymaj Majka, Mataj powie, jaki jest twój temat, masz 30 sekund na temat. Twój temat to zacięty zamek. Daję patrzę, dobrze dojebałem, twoja dupa jest ja zamek, bo ją ciągle zapinałem, ej. Jadę kurwa teraz z chamem, a propos zamku, tuta wjeżdżam jednym strzałem, wyłamuję zamek. Wiesz o co chodzi? I nieźle ciska, daj zapinam, nawet takie kurwy, co to zapisa, yo. Wiesz o co chodzi? I weź to sprawdź, widziałem krocze twojej nuni, duża jak festiwal park. I dobra kurwa, wiesz o co chodzi? To jest pewne, bo daję patrzę takie nie tylko na gębie. Wiesz o co chodzi? I słuchaj bijacz, dobrze, że wpadłeś, będzie się z kogo tu ponabijać. Yo, ja tu wpadłem ponabijać i sprawdzaj, bo takich łaków będę tu zabijać. 13 w temacie, teraz ty. Twój temat, yo. Twój temat to mokry ręcznik. Yo. O, tak. Yo. Co do zamku, no to wlecę tutaj z dobrym skutkiem. Poznałem dobrze jego nuni dziurkę. Więc kiedy tu wchodzę, no to daję tutaj ubar. A w niego się bardziej kurwa wsuwa. Ale trochę spierdoliłem, ale wchodzę, miał być mokry ręcznik. Kiedy spada tu finitę, pozamiatam wszystkich chęci. Ej, kiedy wchodzę, jadę raczej, on nie ma mokrego ręcznika, tylko gacie. I to jest tak, że trochę spierdoliłem pierwsze wejście, ale później rozpierdolę ciebie tutaj widocznie. Wejdę, wstępem, wiesz, że cię rozpieprzę. A ty masz flow jak Vader. I rozpierdalam ciebie tu na traku. A do mnie nawet Lord Vader nie ma sapów. To by było tyle na temat. Teraz dwa razy po 30 sekund bez tematu. 13 zaczynasz. Ja, dobra zioma, kurwa daję, weź to obca. Jestem jak Snoopy, bo to kurwę wciągam do nosa. Wiesz o co chodzi? Wciągam do nosa, to za kurwysy. Nie chodzi mi o kreski, tylko o biały dym, yo. Wiesz o co chodzi? I napierdalam, bo taką kurwę jak tu cały czas spalam, yo. I sprawdzaj, kurwa jadę na bitach. Lepiej większy był hałas, jakbym jechał tu na autobitach. Ej, i daję radę, jestem tak najarany, że wykopię dziurę. Najarany jak szpadel, dobra. I kurwa cisnę, wiesz o co chodzi? Yo. Okej. Spadam na bity i rozpierdolę tą łajzę. 13, tyle przećwiczyłem razy jego pannę. Co do jego skrzywki, to mam te wyniki, jadę przecież. A nerkę to chyba zajebałeś zalecie. I to jest tak, wygrywam tą bitwę. Rozpierdalam tą ciskę, tyle cię zajebiście. Pierdolisz mi to, że ręczniku, ja ci mówię sajo. Bo w twoich majtkach już się szmatą postawił namiot. Ej, kiedy wchodzę, on jest takim łakiem, że żeby być na kępie, musisz zaprosić Beatę. Yo, jesteś bardziej spięty niż Ematej. Ja daję patrzę, nie popełnię błędu. Jestem 13, ale to 13 dziecko z rzędu. Ej, kurwa szatanie, a kisz to jakby sami zawalenia urodziła mysz. Wiesz o co chodzi? I kurwa weź to, sprawdź jaka wiksa. Taki walej, bo kurwa taka pizza. Wiesz o co chodzi? I kurwa sprawdź mnie. Teraz rzucam swoją kurwa gorąco przez nastkę. Wiesz o co chodzi? I teraz sprawdź mnie. Byłem u twojej dupy, brałem już ją jako 13. Yo, wiesz o co chodzi? I sprawdzaj, była młoda, a i tak robiłem. Yo, ty weź to skojarz, a ja u twojej nie byłem, bo nie chodzę po przedszkola. Wypierdalaj, spada finite i znowu tutaj leci na alarm. Więc kiedy tutaj wchodzę, rozpierdolę cię, ciągłóż to taki debil, że się kąpię w tojtoju. I tyle kurwa w tej kwestii, wpadam na te widy, znowu mogę cię tutaj rozpieprzyć. A co do zegara, to weź to przekwić, jesteś potrzebny, jak w jaskini zegar słoneczny. Albo kurwa, ty na kępie, wygrasz mnie, dobrze nie będzie. No to mamy za sobą kolejną walkę, to jest strach, to ćwierćfinał. Dowiedzieliśmy się, że samica walenia może urodzić mysz, że w jaskini niepotrzebny jest zegar słoneczny, a także, że w przedszkolu mieszka jedna z dziewcząt, które podobają się jednemu z chłopaków, ale chuj z tym, to jest skarbnica wiedzy niepotrzebnej, to jest bitwa o gęb. Teraz pytanie do was, kto był lepszy, 3, 13? Czy pokonał go finite? Wygrał 13? Czy finite?
Dobra, podnieście ręce. 13. Finite. Tyle samo jest. Dogrywka! No co, no, dogrywka bez bitu. Dogrywka bez bitu to 4 mecze. Obaj odpadają, no właśnie, bo będzie to utrudnieniem logistycznym dalszej części naszej kontroli. Dalej przychodzi nowy. Okej. Gdyby pozyskać spermę z jego niuni cipki, zapełniłoby się basen olimpijski. I ogólnie, no to ja to gram na maksa, a w jej pizze to można klaskać. Nawijam palcze i rozjeb jego w sumie, bo kurwa nie lubi bitów, jakiego pan ma gumek. Wiesz o co chodzi? Powiem jeszcze jedno, nie lubi gumek, ale tylko ze mną. Nie lubi z tobą, co ja z tym zrobię. Może dlatego, że się nie zakłada gumki na głowę. I ogólnie to chciałbyś tutaj dobrze pływać, ale dobrze nawijam ja, ty jesteś jak kondon, bo mi kurwo przerywasz. Zapisa. Dobra kurwa, jadę takich zakalców. Jego dupa, ona ma tylko 5 palców. Wiesz o co chodzi? Ty kurwa nie w sumie. Ogólnie no to nie wiem co z tym zrobię, ale w twoją mnienie mógłbym włożyć 4 ręce i nogę. Dołożyć czołg, będę cię rozpierdalał. Dołożę czołg, lotniskowiec i założę tam garaż. Ja pierdolę. Troszkę się tu w akcji zajebałem. Byłem w dupie twojej niuni, nie powiem, trochę pozwiedzałem. Wiesz o co chodzi i kurwa nie dasz rady. I wtedy pomyślałem, pierdolne wszystko, wyjadę w Bieszczady. Dojebał! Pierdolne wszystko! Okay. Pojedziesz w Bieszczady, weź przestań. To follow up, twoja panna się puszcza jak Białowieska. A twoja gadka była bardzo kiepska i ogólnie każdy ją miał na wieska. Koniec o dupach, ja mam i tak freestyle dojebany. Jesteś taki łakiem, że nawet ci nie chcą sprzedać tu marihuany. Ej, on freestyle zajebisty. On nie pali marihuany, widać, że bierze biksy. I pytanie, czy to był pojazd, czy props, nie? W ogóle w tym środowisku liberalnym bardzo, nie? Zapytamy teraz, kto był lepszy w dogrywce i pamiętajcie, żeby głosować na jednego z nich. 13? Czy Finite? Głosujcie tylko na jednego z nich, ewentualnie możecie uciszać sąsiadów, nie? Czy 13? Czy Finite? Zapytam Stasiaka, bo ja to już nie wiem. Łukasz, Stasiak, ty tam wszystko słyszałeś, chciałbym, żebyś zadecydował. Co mam powiedzieć? To jeszcze raz zapytam i ty zadecydujesz, który z nich zebrał większy hałas. Czy lepszy był 13? Czy pokonał go Finite? 13 wygrywa, przechodzi do półfinału. Dzięki Łukasz, jesteś tą najwyższą instancją.